Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnego patcha. Tym razem zajmiemy się aktualizacją z numerem 12.5. Ostatnio nie nagrywałem, bo stwierdziłem, że w sumie tam jakoś tak nie było czasu ani werwy. Tym razem omówimy to tak, jak zawsze do tej pory było. Całkiem ładna pani tutaj występuje w tym filmie i całkiem fajny akcent ma, biorąc pod uwagę to, że to jest niezbyt anglojęzyczna produkcja. Ale spoko pani tutaj opowiada, także nie będziemy się tutaj zagłębiać w jej urodę, tylko w to, co nam ta aktualizacja przynosi. Otóż, pierwsza rzecz z takich, no myślę, że ważniejszych rzeczy, bo ta aktualizacja nie jest jakoś szalenie napakowana nowościami, ale zajmijmy się tym, co tutaj jest najciekawsze. Bitwy asymetryczne prowadzone będą w formacie jakim? 5 graczy na okrętach 9-10 poziomy, na 12 graczy w okrętach 7-8, z tym, że tych 12 graczy to będą boty, także 5 graczy w dziesiątkach na 12 botów w niższych tierach od 2-3. I tak to będzie wyglądało. To najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o dla mnie takie tryby, gdzie mamy do czynienia z botami. Dochody w punktach doświadczenia i kredytach będą wyższe niż w przypadku bitew kooperacyjnych, ale niższe niż w przypadku bitew losowych, także troszkę bardziej się opłacać będzie niż klepanie tych koopów, ale mniej niż granie randomów, także tak to wygląda. No, lepsze by to było, gdyby to byli jednak gracze, a nie boty. Wtedy jakieś to byłoby wyzwanie. A tak, no mamy co mamy. Europejskie niszczyciele nadal dostępne w przedwczesnym wytrysku. Dostępie, przepraszam. Na tyle, na ile miałem kontakt z tą klasą, to powiem wam szczerze, ona się nie nadaje za bardzo do niczego. No bo artyleryjsko dupy nie urywa, torpedowo też nie ma szału. Jest radar na wyższych tierach, ale on trwa krótko, więc no nie wiem, do czego on ma służyć. Jak ktoś wie, że jesteśmy w pobliżu i pykamy sobie radar, no to dużo mu w czasie tego radaru nie zrobimy, chyba że jest obok nas ktoś, kto może solidną salwę w tym czasie sypnąć. Ale no ogólnie no jakoś te okręty nie pasują mi, tak powiem szczerze. Takie zrobione na odpierdol i nie wnoszące zbyt wiele do rozgrywki, także nie wiem, jaka jest idea tej linii. Przepustka bitew na po raz kolejny w wersji płatnej, co będzie dostępne. Kapitan za zebranie oczywiście całej przepustki do końca tych 50 tam etapów. Dowódca 12-punktowy. Kiedyś takich dowódców 10-punktowych 12 to dostawało się za jakieś pierdoły, naprawdę kłopoty. A teraz widzicie, trzeba zapłacić i to jeszcze słono. Tutaj możecie sobie kliknąć odebrać dzień konta premium. Dzień niepodległości Stanów Zjednoczonych, czyli mamy do dyspozycji kamuflaże na okręty Halford. Halford swoją drogą też będzie dostępny. Mamy już informację na temat tego, że będzie dostępny za węgiel. Nie jest to okręt stalowy ani za punkty badawcze, tym bardziej za dublony, tylko jest po prostu okrętem za węgiel, gdzie mamy okręt, który łączy w sobie samolot zwiadowczy. Mamy tutaj dym i mamy do tego jeszcze nalot, taki jak mają holenderskie krążowniki. Także tak to wygląda tutaj. Ciekawa... Nie, to jest hybryda, przepraszam, to jest hybryda. Ale jeszcze się tutaj zagłębmy może chwilę w to. To jest Virginia i Halford. No kamuflaże takie, no jakie tam niby nie były, no to dobra. Widzę, że Wargaming troszeczkę próbuje tutaj podpiąć się pod popularność Counter-Strike'a, bo tam skórki do broni naprawdę robią kolosalne dochody i mam wrażenie, że WG też upatruje w sobie tutaj jakieś tam korzyści z tego typu i chce właśnie tak spersonalizować te okręty, ale powiem szczerze, chyba baza graczy World of Warships jest za stara, żeby się bawić w takie rzeczy. I to średnio się sprzedaje, także tak to tutaj wygląda. Przygoda podbój morza śródziemnego. Także mamy tutaj okręty specjalne. Tier 9. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane później. Będziemy mogli spełniać misje bojowe i zdobyć nowy zasób tymczasowy, żetony austro-węgierskie. Pośród nagród za wydarzenie będzie okręt Jager, czyli okręt tieru niskiego, wsadzony na tier 9 z jakimiś tam zmianami. To projekt lidera niszczycieli rozwijany przez Austro-Węgierski Komitet Technologii Morskiej i zaprezentowany w 1917, czyli nie pamiętam, który to jest tier, czy trzeci, czy czwarty gdzieś tam w drzewku europejskim. No ale cóż, także widzicie, jakie są pomysły w Wargamingu. Usprawnienia techniczne. Okres wygaszenia. Chyba najlepsza rzecz, jaką wprowadziło Wargaming w tej aktualizacji. Zobaczcie, tak będzie wyglądała animacja zakończenia bitwy. Najpierw pojawi się napis zwycięstwo, a potem w miarę płynnie przejdziemy do ekranu podsumowania bitwy. Czy dobra rzecz? Zajebista.
bo można jeszcze w tym przez te kilkanaście sekund coś tam zrobić, coś dokończyć i to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Również świetnym pomysłem ze strony Wargamingu jest to, że nie musimy czekać, aż zakończy się bitwa danym okrętem, którym gramy, jeżeli zatonęliśmy dosyć wcześnie, a chcemy go sobie na przykład grindować albo zagrać kilka bitew tym samym okrętem. Nie musimy czekać, także to, co wprowadzone zostało w poprzednim patchu, to automatyczne wejście do kolejnej bitwy tym samym okrętem bez czekania na zakończenie bitwy, to jest dla mnie też zajebista inicjatywa. Także plus wielki i za to, co tutaj widzicie, i za to poprzednie rozwiązanie. Zmiany w zbrojowni. Co się tutaj pojawiło? Wszystkie funkcje sklepu premium w grze zostały przeniesione do zbrojowni. No i bardzo dobrze. Będzie bardziej uporządkowany ekran główny portu. Bitwy rankingowe. Sezon 12 rozgrywany będzie ten sezon w formacie 6x6, tylko dychy. Dobrze, ale gorsze jest to, że będą brały udział też dildochy, nasze ukochane podwodne kutafongi, brały udział również będą w tym oto trybie. Także szkoda, że został ten tryb tak spaprany, że to paskudztwo też będzie tutaj pływało. Jednak bez tego była to jakaś ostoja. Potyczki. Spójrzmy tylko na format. Krążowniki, niszczyciele i pancerniki w formacie 2x2. Pierwsza potyczka. Druga 1x1 okręty 10 tieru i trzecia 3x3 na ósemki. Dodatki. Trochę kapitanów, trochę flag, trochę kamuflaży, trochę naszywek, czyli nic istotnego. Wprowadza również dwóch nowych europejskich dowódców z unikalnym wyglądem indywidualnym dubbingiem. Szkoda, że nie jakiś specjalny, bo przydaliby się tam z jakimiś ulepszonymi perkami. No ale cóż. Stare logo World of Warships zostało usunięte z jednorazowych kamuflaży, dodatka tam kosmetyka w zasadzie. Okręty zostały dodane do testowania. Regio di Lauria. Nie wiem, co to jest, w ogóle nie interesowałem się ostatnio Wowsikiem, żeby wiedzieć, co to za okręt. Także mam nadzieję, że mi poinformujecie tutaj w komentarzach, byłbym wdzięczny. I zmiany w równoważeniu gry. I co my tutaj mamy? Niskie tiery. Ulepszenie modyfikacji układu kontroli ognia może teraz zostać zamontowane na 6 miejscu. Na tierach 10 dla Włochów, dla dedeków. Wspólnota. Zasięg torped zwiększony dla Hektora z 10 do 12, to całkiem spoko. Szeroki stożek. Stożek wystrzeliwania torped został zastąpiony wąskim. Bardzo dobrze. Odzyskiwanie PW tandali zostało znacząco poprawione, z 10 do 50%, to jest ogromny buff, także szanowni państwo, Hektor wróci może troszeczkę do łask, bo może dużo nie robi, ale za to dobrze dostaje popysku i teraz będzie dostawał mniej dzięki tej naprawce, znaczy dostawał będzie tak samo, ale będzie więcej przywracał, także spoko. Co tutaj? Tutaj raczej niskie tiery i 8 Z35, czas obrotu wież skrócony z 25 do 10, no to tyle. Bardzo fajnie zrobiona ta zakładka tutaj, wypisane, który okręt, jaka nacja, bardzo dobra, fajnie rozwiązany. Bretania Sigma o 0,1, Europa nic sensownego, tutaj też do ósemki, Stany Zjednoczone. Bardzo ważna rzecz, zobaczcie, Indianapolis, dosyć trudny okręt, który był grany raczej dziobowo. Grubość płyty pancernej na dziobie i rufie została zwiększona z 16 do 25%. To jest też spory buff, także myślę, że Indianapolis troszeczkę też będzie częściej widywany. Ja go bardzo lubię, ale niestety lubi on sobie przez pyszczek dostać sporą salwę. Teraz może będzie to odrobinę trudniejsze. O, proszę bardzo, Arconage. Sprzęt eksploatacyjny, sondra hydroakustyczna został przeniesiony na osobne miejsce. Bardzo dobrze. To jest okręt stoczniowy. Bardzo mi się to podoba. North Carolina, delikatny buff do Sigmy. Zawsze mile widziany. Azja Wschodnia. Bateria główna Sejong o 0,4 sekundy buff. Czas przeładowania torped skrócony o też kilka sekund. Dobrze, ZSRR coś tutaj. No to jest linia akurat, której w ogóle nie dotykam. I Japonia, o tu się sporo pozmieniało. Dla możliwego do zbadania kadłuba czas pełnego przestawienia steru skrócony z 12 do 9 sekund. Całkiem przyzwoicie. Zao, co tutaj na Zao zrobili? Czas obrotu wiesz, o 6 sekund skrócony. Zawsze coś. Także, no powiem szczerze, nie wnosi ta aktualizacja zbyt wiele nowości. Po prostu kolejny numerek, kolejny patch. Z najważniejszych rzeczy to chyba tylko te bitwy asymetryczne. A poza... Aha, no i to. To jest najlepsza rzecz, która wchodzi w tym patchu. Także widzicie, na jakim poziomie jesteśmy obecnie w Wowsiku. Także z mojej strony wszystko. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia
i na razie.